Kiedy mówimy o wniebowstąpieniu Jezusa, nie powinniśmy sobie wyobrażać, że udał się on do jakiegoś odległego miejsca, znajdującego się wysoko ponad ziemią. Cokolwiek miałoby to znaczyć, w końcu ziemia jest unoszącą się w przestrzeni kosmicznej kulą, więc nie możemy w jej kontekście mówić o jakimkolwiek ponad lub poniżej, a jedynie o wokół. Niebo nie jest częścią otaczającego nas świata. Jest ono rzeczywistością całkowicie odmienną od naszej. Jest miejscem, w którym Boża chwała świeci w całej pełni, oglądana i uwielbiana przez dziesiątki tysięcy aniołów. Jest miejscem przewyższającym ziemię pod każdym względem. Zwróćmy uwagę, że to wyrażenie zdradza nam powód, dla którego opisujemy ten boski wymiar, tak jakby znajdował się nad naszymi głowami. Przez słowa niebo przewyższa ziemię, rozumiemy to, że jest ono od niej lepsze. I ogólnie rzecz biorąc, w taki właśnie sposób opisujemy otaczającą nas rzeczywistość. To, co jest lepsze, szlachetniejsze, bardziej złożone, bardziej wartościowe, co ma wpływ na inne rzeczy albo władzę nad nimi, opisujemy jako wyższe. Natomiast to, co gorsze, pospolite, mniej szlachetne, pośredniejsze, poddane czyjejś władzy albo godne pogardy, to opisujemy jako niższe. Mówimy na przykład o kulturze wysokiej bądź niskiej, o pobudkach wyższych lub niższych. Swoją pozycję w każdej hierarchii opisujemy przez to, że stoimy wyżej lub niżej. Opowiadamy historię o wywyższonych władcach i uniżonych sługach. Jeżeli uważamy się za lepszych od kogoś innego, patrzymy na niego z góry. Przykłady można by mnożyć bez końca, a wszystko to opiera się na dość podstawowych skojarzeniach związanych z otaczającym nas światem. Ziemia jest miejscem dobrze nam znanym, znajdującym się pod naszymi stopami, miejscem, którego możemy dotknąć bez żadnego wysiłku, naturalnie ku niej opadamy. Jest też miejscem rozkładu i chowania zmarłych. Tymczasem niebo jest domem słońca, księżyca i gwiazd, nieosiągalnych dla człowieka i czystych, jak ogień, który również wznosi się ku górze. Dlatego właśnie Bóg objawia się nam jako przychodzący z najwyższego nieba, to znaczy z samego szczytu hierarchii, jako byt lepszy i wspanialszy niż wszystko inne, jako ktoś całkowicie dla nas sam w sobie niedostępny. Dlatego Bóg mówi przez Izajasza: jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. I właśnie dlatego również Jezus, po przekazaniu ostatnich poleceń swoim uczniom, jak czytamy, został na ich oczach uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Co w symboliczny sposób wyraziło to, że Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, jak pisze Paweł w liście do Efezjan. Tymczasem w liście do Filipian mówi o tym, że w ten sposób Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Podobnie jak każde inne wydarzenie w życiu Chrystusa, również Jego wniebowstąpienie jest dla nas źródłem niezliczonych błogosławieństw. Wstępując do Ojca, Jezus nie wrócił po prostu do stanu, w jakim był przed wcieleniem. Uczynił coś o wiele więcej. Wstąpił do nieba jako Bóg, człowiek. Nie wyrzekł się ludzkiej natury, ale przeciwnie, wyniósł ją do samego nieba. Skoro Jezus, nasza głowa, zasiadł po prawej stronie Ojca, to również my, chociaż wciąż żyjemy na ziemi, w duchowej rzeczywistości jesteśmy już umieszczeni na wysokościach nieba, jak mówi list do Efezjan. Wierząc w Jezusa, otrzymujemy najwyższą możliwą pozycję, której nikt nie jest w stanie nam odebrać, czego potwierdzeniem jest Duch Święty, którego od Niego otrzymaliśmy. To, co nas otacza, już dłużej nie jest fundamentem naszej tożsamości, ponieważ nasza Ojczyzna jest teraz w niebie. Co więcej, Jezus jako Bóg-człowiek wstawia się za nami przed obliczem swojego Ojca. Po złożeniu ofiary za nasze grzechy reprezentuje nas w niebie
i służy jako pośrednik, dzięki któremu my również mamy dostęp do Bożego tronu. Skoro Ojciec przyjął Jezusa, poprzez Niego z całą pewnością przyjmie również nas. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, i na to, jak po wycierpieniu krzyża usiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Patrzmy, jak został tam odziany w niebiańską chwałę. I wznieśmy nasze serca, pełne czci i zachwytu dla Niego, dołączając w ten sposób do uczniów, którzy ze zdumieniem patrzyli, jak uniósł się w górę, dołączając też do niebiańskich zastępów, które, gdy Chrystus nadchodził, a Bóg zawołał: podnieście się, bramy, widząc, że nadchodzi w tak wielkiej chwale, zaczęły wołać: któż jest tym królem chwały? Ta sama odpowiedź, którą usłyszały, jest i nam dziś znana. Pan silny i potężny, Pan potężny w boju, Pan zastępów, On jest królem chwały. Byśmy mieli Go w tak wysokim poważaniu i w takim zachwycie, jakich jest godzien. I jak Bóg wywyższył Go ponad wszystko, tak i my wywyższajmy Go naszą czcią, uznaniem i miłością, ponad ojca i matkę, ponad największe przyjemności, ponad nas samych, ponad cały świat i ponad własne życie.